Ej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zapraszam was. I telewizor, włączcie dźwięk, podręczcie i usiądźcie, zaczynamy dla was nowy film. Uwaga, Smurfy, zbliża się niebezpieczeństwo! Kryjcie się, to Gargamel! Jak ja nie cierpię Smurfu! Kto się boi Gargamela, niechaj zaraz idzie spać. To film dla tych, co się lubią bać. Ej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las, przed ekran dziś zaprasza was. I telewizor, włączcie dźwięk, podkręćcie i usiądźcie, zaczynamy nowy film! Smurf. Reżyseria P.O. i Ray Patterson. Sprawa Harmoniusza. Scenariusz Harriet Norman Belkin. Ta oda na waszą cześć powstała, by małych Smurfów kwitła chwała. Od gór podnóży, po ocean wielki, niechaj dziś każdy sławi Smurfy! Brawo! 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 To brzmi dla moich uszu jak muzyka. O, Harmoniuszu, twoja muzyka jest jeszcze piękniejsza niż ja. O, Harmoniuszu, twoja muzyka jest słodsza niż smurfowe jagody. Naprawdę? Smurfy, wiersz poety był tak piękny, że poczułem natchnienie. Będę komponował! O nie! Zaczynam komponować smurfonię, największą smurfonię wszechczasów. Będzie gotowa na jutro, żeby nasza orkiestra mogła ją zagrać jutro wieczorem. O, muszę jeszcze poćwiczyć na moim instrumencie, żeby moja gra była naprawdę godna arcydzieła Harmoniusza. Harmoniuszu, jeden dzień to chyba za mało na skomponowanie smurfonii. Mam nadzieję, że ten utwór będzie godny smurfa. O, nie musisz się o to martwić, papo smurfie. Jestem już teraz tak samo dobrym kompozytorem, jak muzykiem. I właśnie dlatego się boję. Panie i panowie, witajcie w moim klubie nocnych straszydeł. Tu przychodzą się zabawić duchy z nad i spod ziemi. Teraz przedstawię wam dzisiejszych wykonawców. Nasze urocze sisters i ich taniec szkieletów. Widzieliśmy już tyle tańczących szkieletów, że wystarczyłoby nam do końca życia, gdybyśmy mieli życie. Dość, dość tego. Chcemy teraz żywych wykonawców. Tak, żywy. Wolę wrócić do domu i trochę postraszyć, zamiast patrzeć na to. Czekajcie, skombinuję wam coś żywego, słowo daję. I radzę ci dotrzymać słowa, bo się wszyscy stąd wyniesiemy. Potrzebny mi natychmiast jakiś żywy muzyk. Ale skąd wziąć takiego, który zaspokoi ich nieziemskie gusta? Czy możecie się wreszcie uspokoić? Nie słyszycie, że komponuję wielką smurfonię? Napisałem dopiero 3 nuty, a trzeba mi jeszcze 300 000. Och, muszę się skoncentrować. Jeśli do jutra mam skomponować wielką smurfonię, to muszę uciec od wszystkiego. O, dałbym wszystko, żeby tylko skomponować wielką smurfonię. Wszystko? Czy pozwolisz, że się przedstawię? Jestem duchem artysty. Przemierzam ziemię w poszukiwaniu strasznych, cudownych talentów, takich jak ty. Ja jestem Harmoniusz Smurf, taki sobie skromny smurf, który chce skomponować wielką smurfonię. Może ci w czymś pomóc? Proszę, chodźmy do mojego klubu. Witam cię, przyjacielu. Wybacz. Zupełnie zapomniałem, że nie jesteś duchem i trzeba ci otworzyć drzwi. O, interesujące wnętrze, panie duchu artysty.
Dziękuję. Zapisałem to sobie w testamencie. Posłuchajmy tej twojej muzyki. Całkiem niezła, nowoczesna. Ale może to ci się bardziej spodoba. A, tak, to smerfastyczny utwór. Twój utwór. Możesz się pod tym podpisać. Ale najpierw podpisz umowę. A, oczywiście. Moim słuchaczom bardzo się to spodoba. Jak się panu odwdzięczyć? Znajdzie się sposób, kochasiu, znajdzie się sposób. Smerfy! Smerfy! Skończyłem wielką smerfonię! Możecie ją zagrać! Jak ci się udało tak szybko? No wiesz, ja po prostu miałem natchnienie. Przyszło do mnie w lesie. Dziękuję bardzo. To jest najsmerfniejszy dzień w moim życiu. Harmoniuszu! Gdzie on się podział? Harmoniusz od was odszedł, przyjaciele. Jest to zgodne z umową, którą podpisał ze mną. Ja, duch artysty, skomponowałem mu symfonię, a w zamian on zgodził się grać do końca życia w moim klubie i bawić moich gości. Niemożliwe, żeby Harmoniusz zgodził się na to. Niestety, drogi przyjacielu, to jego wina, że nie przeczytał umowy, którą podpisywał. A teraz popatrzcie na niego raz jeszcze, bo nigdy go już nie zobaczycie ani nie usłyszycie. Na pomoc, papo smercie, ratuj mnie, pomocy! Wiebie Harmoniusz! On powiedział, że w lesie przyszło do niego natchnienie. Tam pewnie spotkał tego wstrętnego ducha. Musimy przeczesać cały las i odnaleźć go. Tak! Harmoniuszu! 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 Ja tylko nie rozumiem, dlaczego każesz nam dźwigać te instrumenty, papo Smerfie. Mam swoje powody. No i Harmoniuszu! Słuchajcie, słyszycie? Harmoniuszu! Tylko jeden muzyk na świecie tak gra. Smerf Harmoniusz. Zaczekajcie tu, moje smerfy. Pójdę zobaczyć. Oj, bądź ostrożny, papo Smerfie. A ty co tutaj robisz? Przyszedłem po Harmoniusza. Twój Harmoniusz podpisał umowę i teraz należy do mnie. Sprawę Harmoniusza musi rozpatrzyć sąd. Zgadzam się, ty mały nudziarzu, ale pamiętaj, że sam tego chciałeś. Rozprawa o smerfa. Papo Smerfie, o papo Smerfie, zabierz mnie stąd, proszę. Proszę wstać. Zebraliśmy się tutaj, aby rozstrzygnąć o losie smerfa Harmoniusza. Nasza ława przysięgłych składa się z 12 duchów, które były niegdyś wielkimi muzykami. A teraz proszę oskarżyciela o przedstawienie sprawy. Ja, duch wielkiego artysty, skomponowałem oryginalną symfonię dla tego smerfa, aby jego przyjaciele uwierzyli, że jest wielkim kompozytorem. Czy to prawda, smerfie Harmoniuszu? Tak, wysoki sądzie. To dlatego, że chciałem być najsmerfniejszy ze smerfów. W zamian za tę symfonię zgodził się grać do końca życia w moim nocnym klubie. I podpisał tę oto umowę. Winny! Zasłużył na karę. Poczekajcie, jeszcze ja. Przysługuje mi prawo głosu, jestem obrońcą. Wysoki sądzie, panie i panowie, proszę o głos. Pozwólcie mi wezwać tu naszą smerfową orkiestrę, która odegra utwór ducha artysty. Sprzeciwiam się, wysoki sądzie. To byłaby tylko strata czasu. Uchylam sprzeciw. To będzie przyjemna odmiana po tym wyciu i brzęku łańcuchów, jaki słyszymy co dzień. Nie, chodźcie.
Chodźcie tu, moje kochane smerfy. Mamy jedną, jedyną szansę, aby uwolnić Harmoniusza. Wszystko zależy od was. Tylko czegoś nie zmalujcie, proszę was. Smerfowa orkiestra, proszę wejść na salę. Nie bójcie się, moje smerfy. Jestem z wami i wszystko dobrze się skończy. Tak, papo smerfie! Wysoki sądzie, nasza orkiestra zagra tę oryginalną symfonię, którą duch artysty napisał dla Harmoniusza. To jest przecież fragment jednej z moich pieśni. Wiele nocy poświęci nam, aby napisać ten utwór. To jest fragment z mojej symfonii. A to z mojej. Duch artysty ukradł ten utwór nam wszystkim. To ja? Ty jesteś oskarżony o kradzież i oszustwo. Ja wnoszę sprzeciw, ja. Zabrać go. A ty, smerfie Harmoniuszu, jesteś wolny. Ach, papo smerfie, myślałem, że was już nigdy nie zobaczę. Kiedy kogoś kochasz, nigdy nie trać nadziei, Harmoniuszu. Nigdy nie trać nadziei. Chciałem być najsmerfniejszy, a teraz czuję się okropnie niesmerfowo. Wstydzę się spojrzeć smerfom w oczy. A po smerfie trzeba coś zrobić, żeby pomóc Harmoniuszowi. Nie będzie więcej chciał ani grać, ani komponować. A muzykę kocham najbardziej na świecie. Nie martwcie się, moje smerfy. Mam pewien pomysł. Posłuchajcie. My chcemy Harmoniusza! Harmoniuszu, chodź do nas! Chodź zagraj nam jakiś utwór! Naprawdę chcecie słuchać mojej muzyki? Oczywiście, Harmoniuszu. Twoja muzyka jest piękniejsza niż wszystkie utwory świata, bo ty ją skomponowałeś. Chyba, że tak. Chwileczkę! Wystąpili Wiesław Michnikowski, Wiesław Grzewicz, Krzysztof Kołbasiuk, Halina Chrobak, Jerzy Kramarczyk, Mieczysław Gajda, Jarosław Domin, Włodzimierz Pres, Andrzej Grabarczyk, Aleksander Gawroński, Aleksandra Koncewicz, Andrzej Ferenc i inni. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Reżyser Urszula Sierosławska, tekst Krystyna Skibińska-Subocz, dźwięk Jerzy Januszewski, montaż Gabriela Turant-Wiśniewska, kierownik produkcji Małgorzata Zielińska.